modzie ekokreatywnej. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy. Byliśmy z Wiktorem, może bardziej, w Babskim Raju po raz kolejny. Byłam też w innym sklepie, w Miszmaszu w Dobczycach, gdzie kupiłam buty, które Wam zaraz pokażę. Także będzie kilka rzeczy, będzie trochę stylizacji męskich, takich typowo letnich, stylizacji boho w stylu artystycznym, no bo modelem będzie Wiktor i zobaczycie ciuchy dla niego, ale ciuchy super, super mega jakości i fajnych marek, z dobrych materiałów. I zobaczycie też trzy moje rzeczy, ale będzie więcej stylizacji, bo jak już niedawno mówiłam, teraz staram się pokazywać Wam mniej rzeczy, rzeczy dobrej jakości, faktycznie takie rzeczy, które warto kupić ze względu na ich jakość, na ich materiał, na ich styl, a za to będę pokazywać Wam, jak bardzo te rzeczy fajnie można wystylizować, jak bardzo mogą być uniwersalne i co z nimi zrobić. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was przydatne. Jeżeli taka tematyka lumpeksy, vintage i styl Was interesuje, to zasubskrybujcie koniecznie kanał, bo bardzo mi na tym zależy. I bardzo też Was proszę o polubienie na filmiku, bo wiem, że niektórzy o tym zapominają przy oglądaniu, ale powiedzmy sobie szczerze, dzięki tym Waszym polubieniom kanał jest na lepszej pozycji w YouTubie i ma większe szanse na odkrycie i na to, żeby więcej osób go zobaczyło, więc subskrypcje i polubienia, pamiętajcie, są bardzo dla mnie ważne, więc jeżeli uznacie, że mój wysiłek był tego wart, mam nadzieję, to proszę, zróbcie to. I kochani, zapraszam Was też na moje inne media społecznościowe, do Instagramu, TikToka, a także na moje Vinted, linki znajdziecie w opisie filmiku. Przechodzimy do hola. No i kochani, zacznę od tych zakupów właśnie z Babskiego Raju. Kochani, pokażę Wam najpierw stylizacja Wiktora i rzeczy dla Wiktora. Naprawdę są to super rzeczy. No ostatnio Wiktor postanowił swoją garderobę trochę odświeżyć na lato, bo też rzeczywiście miał już trochę takich rzeczy zniszczonych, no jak to mężczyźni, wiecie jak to jest, rzadko robią zakupy, ale za to wtedy raczej wszystko, co jest potrzebne. No i tak, byliśmy dwa razy, to jest ten drugi raz i zobaczcie, co kupiliśmy. Znaleźliśmy, właśnie pani nam zaproponowała takie świetne spodnie, patrzcie, to są lniane spodnie takie na gumie. Właściwie to są takie spodnie jakby trochę unisex. Są one z H&M-u i tu jest napisane, że to jest linen blend, czyli mieszanka z... Z lnem, już Wam powiem konkretny skład, bo gdzieś tu widziałam metkę, o ile dobrze pamiętam. Tak, jest, słuchajcie, 55% lnu i 45% wiskozy, więc naprawdę fajne, fajny ciuch. Bardzo fajne luzackie spodnie, zobaczcie, mają taki sznurek i są w kolorze kaki. Takie bardzo luźne, właśnie jakby dresy, ale lniane. Więc w ogóle mega, bo to jest super rzecz na lato. Bardzo stylowa, bardzo fajna, do wielu rzeczy można włożyć. Jak mówię, myślę, że mogłyby to być też spodnie damskie, ale są takie one trochę... Dla mnie one robią jednak wrażenie takich bardziej męskich, nie wiem. Zresztą to jest naprawdę nieistotne, bo Wiktor nie zwraca uwagi na to, czy coś jest męskie, czy damskie. Po prostu jak mu się coś podoba, to to nosi i tyle. No i uważam, że to jest właśnie super metoda, bo ja też czasem noszę rzeczy męskie. Słuchajcie, także zobaczcie właśnie te spodnie do takiej koszuli, która też tutaj jest i którą Wam już pokazuję. Też kupiliśmy koszulę z lnu. Bardzo dobrej marki, marka Bertoni. Pokażę Wam tam zdjęcie metki, ale tutaj może się uda zobaczyć. Więc jakaś włoska koszula Bertoni White od 1972, rozmiar 40 to jest. I skład tej koszuli to samo, słuchajcie. Nie, przepraszam, nie jest to samo, bo jest 55% lnu i 45% bawełny w tym przypadku. Czyli tu jest bawełna z lnem. Bardzo fajny kolor, taki jakby popielisty, ale takie bardzo drobne, drobnie przetykany ten kolor. I ona ma taki dziwny kołnierzyk, ta koszula, ale tu Wiktor lubi takie bez kołnierzyka, więc ja po prostu ten kołnierzyk mu wypruję stąd. I on będzie tak jak tutaj w stylówce widać, po prostu będzie z taką stójką i to się nosi takie rozpięte, najczęściej w lecie, więc w ogóle nie ma problemu. Tak, rzeczywiście ten kołnierzyk jest mało ciekawy, ale koszula kosztowała około 15 zł, spodnie podobnie, bo to są, te rzeczy są wszystkie w takich granicach 15, 20, czasem 25, zależnie od typu ciuchu i od
firmy, od marki. Moim zdaniem naprawdę fajny zestaw, nawet razem to wygląda fajnie, ale można to do różnych rzeczy nosić, tak samo taką koszulę można do krótkich spodenek, do shortów nosić, jak najbardziej do szarawarów też, więc do wszystkiego to pasuje. Według mnie świetne, świetne rzeczy z lnem, więc super, nawet za cenę tych 20 zł, jeśli to jest, no to uważam, że no, ciuchy o takim składzie są tego jak najbardziej warte. Idziemy dalej. No i moi drodzy, kolejna rzecz Wiktora, to są takie spodnie 3/4, takie bardzo dresowe, ale są naprawdę mega, słuchajcie, i fajnej marki, bo to jest Object, to jest kolejna dobra marka, zobaczcie jak to wygląda, taka metka, bo już prosiliście mnie, żebym wstawiała metki, więc wstawiam. Zobaczcie jak wyglądają one z tyłu. Bardzo, bardzo fajne spodnie, z takim obniżonym krokiem, ale na lato i w ogóle taki luzacki właśnie styl, to wygląda moim zdaniem świetnie. Oczywiście można nie lubić takiego stylu, ale to już jest inna kwestia, natomiast jakość tych rzeczy jest naprawdę bardzo dobra. Będzie tutaj pewnie gdzieś też metka, jeśli ją znajdę, to już Wam powiem, co tam jest, ale to jest, moim zdaniem to jest bawełna 100%, ale niestety ktoś wyciął metkę, ale słuchajcie, no możecie sami zobaczyć z bliska. Jak dla mnie to jest po prostu bawełna, jersey bawełniany i to takiej bardzo fajnej jakości, super uszytymi detalami, bardzo fajne ma guziki, takie bardzo ciężkie, metalowe. Jest naprawdę porządnie rzecz ta wykonana. Z jednej strony na kieszeni ma też takie nity. Tak, i zobaczycie to w zestawie z fajną koszulą, która jest kolejną rzeczą w tym holu. Ceny już mówiłam, że właśnie są tak między 15 a 25 zł w większości rzeczy. Przepiękna koszula, słuchajcie, taka typowo właśnie hawajska, wakacyjna, na luzie. I ona w ogóle jest taka super, że ona jest z tyłu długa, a z przodu krótsza. 100% wiskozy tym razem. I to jest made in Portugal. Portugalska koszula z takimi długimi rękawami, ale można je fajnie wywinąć. I w ogóle też mogłabym tą koszulę nosić do jakiejś fajnej stylówy, nawet zobaczcie, do tej sukienki na wierzch na przykład. Oczywiście, że to by był taki zupełnie na luzie styl, ale można by to użyć jako taką narzutkę, po prostu jako taki płaszczyk jakby, czy coś w tym rodzaju, bluzę wakacyjną. Może niekoniecznie akurat do tej sukienki, ale do shortów na przykład i do topu takiego krótkiego. W każdym razie, no przepiękny zestaw kolorów. Zobaczcie tam zdjęcie Wiktora w tym, żebyście zobaczyli z bliska te wzory i kolory, jak to na nim wygląda. Oczywiście, że to jest bardzo dobrej jakości materiał. Ta wiskoza jest taka naprawdę superowa. Tutaj jest troszkę rozpruta, ją będę zszywać, ale dzięki temu dostaliśmy tam kilka złotych zniżki. Po prostu tutaj puściło na szwie, więc po prostu należy to złapać. No, ale to będę robić już teraz, bo dopiero zdążyłam to wyprać i wyprasować. W każdym razie zobaczcie właśnie te spodnie, takie luzackie. Kitek przyszedł do mnie. Kitek, chodź tu. Ojej, chodź. Nie narzekaj, tylko chodź. Ten kotek bardzo lubi gadać, słuchajcie. To jest najbardziej gadatliwy z moich kotów. Nazywa się Kizia. Kizia bardzo, bardzo lubi miauczeć i rozmawiać. I bardzo często jak wracamy z domu, to czeka na ścieżce już na nas, tam na drodze i nas odprowadza do domu. Bez niej byśmy nie trafili do domu, to pewne. No i właśnie ta koszula do tych takich spodni za kolano wygląda bardzo na luzie i mnie się osobiście ta stylówka bardzo podoba. Jest tak barwna, taka wesoła. Na pewno zostanie zabrana na wakacje, to mogę Was zapewnić o tym. Chociaż jeszcze nie wiemy, czy i gdzie pojedziemy, ale na pewno jest to stylówka super wakacyjna i bardzo w stylu Wiktora. On lubi takie tropikalne, roślinne motywy, wiecie, te ananasy i inne takie rzeczy. Także to jest kolejny zestaw. I co zostało? Została jeszcze taka koszula trochę sceniczna. Znowu to jest z takich, wiecie, indyjskich rzeczy. I to jest na 100% już 100% len. Bo to widać, możecie się przyjrzeć, tu może z bliska się uda zobaczyć. To jest taki materiał gruby len, więc to też nie jest na taki mega upał, bo można by się w tym zagotować, ale tutaj Wiktor to ma w stylówce do takich pomarańczowych szarawarów, bo w ogóle ta koszula ma pomarańczowo-czerwone prążki i ma też przepiękny kolor, uważam. To trochę wygląda, słuchajcie, jak sukienka, ale dlaczego? Czemu nie? Bo na scenę takie rzeczy się fajnie sprawdzają, takie bardziej kontrowersyjne, coś inaczej się wygląda, wygląda się tropikalnie, trochę jak ze wschodu, jak z Dalekiego Wschodu, czy jak z Bliskiego Wschodu, zależy jak do tego podejść. Takie to jest indyjskie dla mnie bardzo.
Więc uważam, że właśnie coś takiego przystoi artyście, zwłaszcza na scenę, niekoniecznie pewnie na co dzień, bo to nie jest raczej rzecz taka, którą się będzie nosiło gdzieś tak tutaj, czy po domu, czy gdzieś idąc, lecąc sobie gdzieś do miasta na drinka, czy na obiad, ale właśnie takie coś bardziej ekstrawaganckiego, bardziej scenicznego, do zdjęć, do wiecie, jakichś stylówek. Także fajne, moim zdaniem, fajna zdobycz, no i len, więc ekstra. No i znowu to jest rzecz, która tam, powiedzmy, w przybliżeniu kosztowała około 20 zł. Tak, kochani, no i to by było wszystko, jak chodzi o rzeczy dla Wiktora. Teraz ja. No i kupiłam sobie sukienkę, którą widzicie teraz na mnie i jestem zachwycona tą sukienką. Jest cieniusieńkiej bawełny, to jest bawełna 100%, marka Hampton Republic. Tak mi się wydaje. Tak, jeżeli się mylę, to Wam napiszę poprawną nazwę na ekranie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie Hampton Republic, więc dobra marka. No i zobaczcie, jak super jest uszyta ta sukienka. To jest taka kopertówka, tu ma guzik w środku i tu jest związana na taką wstążkę, która jeszcze tutaj, zobaczcie, jest taka jakby regulowana, że można sobie, jak ktoś ma węższy czy szerszy pas, dopasować, bo ja ją bardziej ściągnęłam. Jeżeli ktoś by był szerszy w pasie, miał o tam do 10 cm więcej, to mógłby sobie spokojnie to uregulować, bo tu jest taki tunel i to się po prostu bardziej naciąga. I super wyjście, bo jest to na więcej sylwetek sukienka. Ma troszkę jak zwykle tu większy dekolt, chociaż nie jest to tak aż tak rozchodzące się jak z Zary sukienki, dajmy na to. Ale ja i tak na przykład jak dzisiaj do szkoły, to sobie ubrałam taką broszkę z takimi niezapominajkami, może nie habrową, ale habrowy kolor to tam jest w środku. No i pasujące bransoletki, miałam takie sandałki holo do tego. Zobaczcie tam przebitkę też, niebieską torbę, no i miałam też jakiś tam szal w razie, gdyby mi się zrobiło chłodno, bo ja zawsze lubię się ubezpieczyć, bardzo nie lubię marznąć. W każdym razie uważam, że ta sukienka ma przepiękny krój, jest bardzo wygodna, bardzo, no jest tak cieniutka, taka przyjemna w użytkowaniu, nie krępuje absolutnie w żaden sposób ruchów i no i czuję się w ogóle w takiej sukience super. Wiecie co, ja bardzo lubię ten krój sukienek. Po prostu uwielbiam takie lekko rozszerzane sukienki i takie w stylu takim nieformalnym raczej. Bardzo, bardzo się dobrze czuję i bardzo fajny materiał, zobaczcie sobie zbliżenia zdjęć. To jest taki lekki melanż jeansowo-biały, powiedzmy. Tak to bym nazwała. No i teraz zobaczycie jeszcze tą sukienkę z następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać. Moi drodzy, jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się kupić sandały, złote sandały ze skóry i to w dodatku całe ze skóry, real leather tu piszę. Zresztą zrobię Wam zdjęcie, tutaj jest taka jeszcze naklejka właśnie z oznaczeniami. I to są sandały Massimo Dutti. Może się uda nawet to uchwycić w ten sposób, to zobaczycie, jeśli nie, to zdjęcia będą. Bardzo, bardzo ładne sandałki złote, nie, w ogóle nie zniszczone, nawet te obcasiki i takie właśnie obcasiki, które ja najbardziej lubię, mini szpileczki. Oczywiście szersze obcasy też lubię, lubię rzeczy płaskie, ale jak chodzi o takie obcasowe buty, tak powiem, wyższe troszeczkę, to ja lubię takie buty, bo one są bardzo uniwersalne, bardzo kobiece i wyglądają subtelnie. A, no i mają już troszkę podwyższenie, wygląda noga w tym bardziej elegancko, a jednak nie są to buty wysokie, które męczą stopy. I zobaczcie, mają przepiękny taki design tutaj, tych pasków, taki geometryczny. To do wielu rzeczy będzie pasować, na przykład do stylu boho takie sandały bardzo pasują, oprócz klapków i takich typowych sandałków skórzanych, płaskich. Zobaczycie je w stylówkach boho. Zobaczcie tutaj właśnie do tej sukienki, jak wygląda. Mam taką złotą torebeczkę, którą często ze sobą wożę na wakacje, bo ona jest bardzo malutka, nie zawadza, a do wszystkiego właśnie pasuje. No i złote sandały to jest coś, co do wszystkiego pasuje. Moi drodzy, zapłaciłam za te sandałki 40 zł, więc nie super tanio, bo to było na nowym towarze, ale stwierdziłam, że są całe ze skóry, są bardzo wygodne właśnie, są idealne na mnie. Zresztą sami ocencie tam ze stylówy. No i bardzo uniwersalny kolor. Mam jedne złote sandały, ale już są trochę przyniszczone i ten obcas jest całkiem innym stylu, więc one mi też nie do wszystkiego tak pasują. One są takie bardziej retro, no ale do takich bardziej nowoczesnych stylówek, no te będą lepsze i mają trochę bardziej taki złoty, zimny odcień. Nie są takie w starym złocie, tylko są takie właśnie srebrnawo-złote.
Także super, bardzo, bardzo się cieszę. Uważam, że to nie jest duża cena jak za całe skórzane sandałki i bardzo praktyczne sandałki przede wszystkim. Piszcie koniecznie, co sądzicie, czy się Wam podobają. Mnie się bardzo podobają. Myślę, że takie sandały byłyby naprawdę dosyć wysokiej cenie w Massimo Dutti, więc uważam, że 40 zł to jest naprawdę w porządku cena, jak za buty i to porządne buty. No i ostatnia rzecz, jak to mówią po angielsku, last but not least, czyli chociaż ostatnie to nie znaczy, że najmniej ważne, spódniczka od Lacoste. Wiecie co, ja nie przepadam za tymi takimi sportowymi markami, wiem, że to jest dosyć dobra jakość, czasem mi się zdarzy coś kupić, naprawdę musi mi się coś spodobać. No i ta spódniczka mi się spodobała ze względu na krój, bo jest taka sportowo tenisowa, można powiedzieć trochę. Ona ma, zobaczcie, tutaj takie jakby, o, takie wcięcia z boku, to mi się bardzo spodobało i ma kieszenie, co jest bardzo praktyczne na lato, ja bardzo lubię takie spódniczki. Jest taka ani za obcisła, ani za też luźna, więc właśnie super do takich sportowych stylówek, do jakiejś sportowej koszulki. Zobaczcie, tutaj jest metka i naprawdę porządny materiał. Ja to wszystko tam zbadałam, jak to wygląda. Rozmiar 36. Tu ma takiego fajnego krokodylka, zobaczcie. Z takiego bardzo fajnego, mocnego metalu. To nie jest żadne dziadostwo, które rdzewieje, więc okej. Naprawdę bardzo mięsisty materiał, prawdopodobnie jest bawełna. Gdzieś ktoś tu odciął metkę w środku niestety. No tak czasem ludzie robią, bo te metki nieraz drapią. Ja też nieraz odcinam te metki w środku. Nieistotne. Na pewno jest to bawełna z jakimś dodatkiem lajkry, czy tam elastanu. W każdym razie naprawdę fajna rzecz. I zobaczcie, tutaj jestem w takiej bluzce, w paseczki, co ostatnio była właśnie też w holu z tego sklepu metka, z tej relacji. No i co? Już mi się przydała ta bluzka. Widzicie, jest granatowo-biała i to fajnie do tego stylu pasuje, do tego trampki. Już mamy stylówkę, taką bardzo na luzie, można iść na spacer, do kawiarni, gdziekolwiek. Do pracy może nie, to jest za krótka spódnica dla mnie do pracy, ja bym się tak do pracy nie ubrała. Ale na wakacje ekstra, właśnie to jest bardziej spódnica na polskie lato, czyli takie typowe polskie lato, czyli nie super upał, ale takie o, tam do 20-22 stopni. Można fajną kurtkę, jakby trochę padało. Ja tutaj zrobiłam stylówkę z moją kurtką z Marks & Spencer, taką nieprzemakalną i z trampkami od Adidasa. I druga stylówka jest bardziej miejska, z takim niebieskim oversize żakietem, z taką marynarą vintage. Też bardzo fajna według mnie, też to na luzie można fajnie wystylizować na miasto właśnie. Czyli taki bardziej miejski styl, jak najbardziej według mnie pasuje też i do czegoś takiego. No, no i ostatnia stylowa, taka też basicowa, czyli już tutaj nie sugeruję żadnych dodatków. Można nawet jakiś sweter, czy narzutkę, czy cokolwiek. Biała po prostu bluzka z Zary, taki crop top, ale niezbyt krótki crop top, taki do pasa. Idealny do takiej spódniczki według mnie. I też można właśnie do sportowych bucików, jakiś plecaczek i biegniemy coś zwiedzać, albo po prostu sobie gdzieś na spacer w wakacje. W każdym razie nie miałam jeszcze takiej spódnicy w tym stylu. Mam jedną tą taką, przepraszam, mam jedną tą taką z wiskozy w paski i ona jest świetna, jestem bardzo z niej zadowolona i to będzie taka moja druga sportowa spódnica, więc naprawdę fajnie, bo ja nie mam aż tylu sportowych ubrań, a ostatnio noszę sportowe buty ze względu na kręgosłup no i będą się przydawać właśnie tego typu stylówy. Więcej sportu. Może zrobię nawet cały program ze stylówkami sportowymi. Kochani, mam nadzieję, że się Wam podobała moja markowa spódniczka. Bardzo nieformalna. A tymczasem stwierdziłam, że muszę zrobić stylówki w stylu boho, bo ja jednym z moich ulubionych stylów jest styl boho, jak wiecie, jeśli mnie oglądacie. I uważam, że to jest świetny styl na lato. Idealny, kojarzy mi się z Kalifornią, z San Francisco, z jakimiś właśnie latami 70. też. Ale jest to styl bardzo wszechstronny i też można wiele wariantów stosować i bardziej minimalistyczne, i takie bardziej artystyczne, zwariowane. Także naprawdę można się odnaleźć w tym stylu. Nawet jak się nie lubi takiego bardzo kolorowego stylu, postaram się to Wam udowodnić już w następnym filmiku. Właśnie to będzie o stylu boho na lato, stylówki second hand. Więc zapraszam Was już za kilka dni na te stylówy i pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Live long and prosper.